Minęła 18.30. Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. No i zapraszam bardzo uroczyście dzisiaj na pierwszy inauguracyjny wieczór trzeciego festiwalu Polskiego Radia Chopin, który właśnie rozpoczyna się w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie, w jego gościnnych progach, w których my urządzamy nasz festiwal od początku. Hasło programowe tegorocznego festiwalu to wokół Chopina, Paderewskiego i Żeleńskiego. Od dzisiaj do niedzieli, do 13 czerwca o 19, z wyjątkiem środy, kiedy wszystko godzinę później o 20 się rozpocznie, koncerty kameralne poprzedzane niedługimi wykładami, prelekcjami tematycznie odnoszącymi się do idei programowego hasła festiwalu. Wszystko transmitowane oczywiście na antenie Polskiego Radia Chopin. 6 wieczorów wypełnionych muzyką w wykonaniu artystów już utytułowanych, ale także tych, którzy rozpoczynają swoją profesjonalną przygodę z muzyką i miejmy nadzieję rozpoczynają wielką karierę. 3 koncerty wokalno-instrumentalne. Dzisiaj Bożena Bujnicka, sopran i pianista Marek Szlezer. We czwartek Stanisław Kierner, basbaryton i Michał Rot przy fortepianie. W piątek wieczór pieśni Jana Kochanowskiego w wykonaniu Jacka Kotlarskiego z zespołem pianisty jazzowego Kuby Stankiewicza. 2 recitale fortepianowe Karola Radziwonowicza, jutro właśnie o 20. Karola Radziwonowicza, uznawanego za najwybitniejszego wykonawcę dzieł Ignacego Jana Paderewskiego, a w sobotę Mateusza Dubiela, młodego pianisty, który właśnie będzie na festiwalu Polskiego Radia Chopin debiutował. Oraz koncert kameralny wiolonczelisty Marcina Zdunika i Pawła Wakarecego na finał. A te wykłady, prelekcje wygłoszą, proszę Państwa, w tym roku naukowcy Uniwersytetów w Krakowie, profesor Małgorzata Sokalska, Poznaniu, profesor Justyna Chumieńska-Jakubowska i Wrocławiu, dr Agnieszka Drożdżewska oraz dziennikarze Polskiego Radia Chopin, Magdalena Sawicka, Jakub Puchalski i last but not least Marcin Gmyz, który jest częścią wspólną z tymi profesorami uniwersyteckimi. Już za kilka minut zapowiem pierwszy z wykładów, no a potem koncert kameralny w wykonaniu Bożeny Bujnickiej i Marka Szlezera, ale zanim to nastąpi, no to w takich momentach oczywiście trzeba wszystko zacząć w sposób szczególny, więc zapraszam teraz na naszą zaimprowizowaną estradę w Pałacu Książąt Radziwiłłów. Spiritus mowę z całego przedsięwzięcia, gospodarza tego niezwykłego miejsca związanego przecież z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, czyli naszego patrona, pana Dariusza Grodzińskiego, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz dyrektora Polskiego Radia Chopin Marcina Gmysa. Panowie, zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Po tym słowie wstępnym chciałbym tylko dodać, że jesteśmy tutaj już po raz trzeci, a właściwie to nawet po raz czwarty, bo mamy taką jedną wspólną tajemnicę, która będzie się rozwidniać jak u Karola Szymanowskiego pewnie już w wakacje tego roku. W związku z tym czujemy się jako redakcja Polskiego Radia Chopin właściwie jak w domu, jak u siebie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ty, Darku. Mówię tutaj właśnie do pana dyrektora Dariusza Grodzińskiego. I chciałem tylko powiedzieć, że po prostu bardzo dziękujemy i prosimy o jeszcze. A mówił Marcin Gmyz, dyrektor Polskiego Radia Chopin. Drodzy Państwo, witamy serdecznie w Antoninie. Trzecia edycja Festiwalu Polskiego Radia Chopin właśnie się inauguruje w swoim trzecim terminie. Państwo pewnie nie wiecie, ale przez względy takie, a nie inne, po dwakroć musieliśmy ten termin przekładać. Pierwotnie miało się to odbyć tylko na antenie radiowej Polskiego Radia Chopin. Udało się dokładnie tydzień temu podjąć decyzję, że w kameralnym gronie, ale zapraszamy także melomanów tutaj do nas do pałacu i czujcie się jak u siebie w domu. Ten apel także składam na ręce całej ekipy Polskiego Radia Chopin. Proszę Państwa, słuchaczy w tej chwili przed radioodbiornikami, żeby też zamknęli oczy podczas słuchania muzyki, żeby także wyobrazili sobie, że są z nami, że jesteście z nami. Miło gościć tak zacne osoby, tak doświadczonych muzycznie melomanów. Serdecznie witamy tutaj pana Krzysztofa Meyera, kompozytora, który zaszczycił nas swoją obecnością, a jego utwór także dzisiaj usłyszymy. Witamy serdecznie pana wójta Krzysztofa Rasiaka i panią marszałek Marzenę Wodzińską. Dziękujemy za obecność i niech się dzieje sztuka, niech gra muzyka, niech gra festiwal.
Pan Dariusz Grodziński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zanim ta muzyka zabrzmi, to najpierw jeszcze słowo w eterze i także tutaj w pałacu. Tak jak powiedziałem, każdy koncert jest poprzedzany słowem, niedługim wykładem. I dzisiaj palma pierwszeństwa przypada pani profesor Małgorzacie Sokalskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tytuł wykładu: Rzym literacki, Rzym romantyczny, Rzym Krasińskiego. Pani profesor, bardzo zapraszam. Szanowni Państwo, dobry wieczór. W programie dzisiejszego koncertu znalazły się dwa dzieła, które zachęciły do tego, by tematem tej prelekcji uczynić właśnie Zygmunta Krasińskiego oraz Rzym jako miasto literatury, z którym Krasiński był w wyjątkowy sposób związany. Pierwsza z tych kompozycji to jedyna pieśń Chopina do słów poety i jedna z najbardziej dramatycznych w swoim tonie, a zatem pieśń Z gór, gdzie dźwigali, pokazująca paraboliczny obraz wędrowców skazanych na cierpienie wiecznego pozostania u progu ziemi obiecanej. Tekst tej pieśni za chwilę wybrzmi tutaj w tej sali. To są ludzie, którzy nie wejdą do ziemi obiecanej, ale tak naprawdę Krasiński posługuje się tutaj częścią swojego większego poematu zatytułowanego Ostatni, który był poświęcony nie biblijnej historii, ale pokoleniu polskich bojowników o wolność i obrazował charakterystyczną dla tego poety skłonność do sięgania po alegorie, po parabole, po różne kostiumy, przy pomocy których opowiadał on o historii i losach własnego narodu i własnej współczesnej epoki. Taki charakter mają też dwa jego najważniejsze dzieła, czyli dramaty, Nieboska komedia, wszyscy znamy, oraz Irydion, ten drugi będzie mnie tutaj interesował. Zwłaszcza dlatego, że Irydion w oczach bardzo wielu odbiorców uczynił Krasińskiego takim poetą Rzymu, piewcą tego miasta i genialnym interpretatorem jego ruin. Choć podtytuł Fantazji Władysława Żeleńskiego, tej, którą usłyszymy, brzmi na tle poematu Zygmunta Krasińskiego Roma i odwołuje się raczej do dłuższego wiersza Krasińskiego skierowanego do Elizy, taki jest tytuł tego wiersza, zatem do żony, do Elżbiety z Branickich zwanej Elizą. To jednak sposób, w jaki poeta kreuje w tym wierszu Romę, jest konsekwencją jego wieloletnich literackich przemyśleń na temat stolicy ówczesnego świata. Kiedy mówię stolicy świata, to myślę sobie, że dzisiaj właściwie nie toczą się już żadne spory wokół tego, czy i jakie miasta można byłoby ewentualnie nazwać stolicami świata. Które miasta najpełniej uosabiają ducha jakiejś epoki, przyciągają opiniotwórczych intelektualistów, które najbujniej mają taki rozkwit życia kulturalnego, a zarazem są też centrami politycznymi i decyzyjnymi. Wydaje mi się, że dzisiaj żyjemy w epoce takiego globalnego rozproszenia. Kiedy jednak spoglądamy w przeszłość, takie wartościujące sądy łatwo przychodzą nam na myśl. Myślimy zatem na przykład o Nowym Jorku dwudziestowiecznych awangard, o Berlinie modernistycznej bohemy, o wiktoriańskim Londynie, romantycznym Paryżu, a sięgając głębiej na przykład, nie wiem, o renesansowej Florencji, o klasycznych Atenach, albo może nawet o tonącej w mrokach mitu Troi. Drogą eliminacji, wykluczając kolejne miasta, podupadające po latach świetności, zbyt młode w historii świata lub po wiekach świetności opuszczone i zapomniane, otrzymujemy wreszcie jeden wynik w kandydacie, takim plebiscycie na stolicę świata i to jest Rzym. To jest miasto, które przeżyło własną śmierć, a zatem upadek imperium, którego było stolicą i mimo okresów ewidentnego przygasania splendorów przez wieki broniło się z pozycji niekwestionowanej wielkości. Rzymowi udało się utrzymać tę pozycję nawet w dobie odwrotu od kultury południa, gdy estetyka romantyzmu skłaniała raczej ku poszukiwaniu źródeł natchnienia w krajobrazie i w nastroju północy. Żadne inne miasto poza Rzymem nie zdołało zbudować i utrzymać, no i zachować przez wieki, a nawet tysiąclecia swojego autorytetu. Cóż takiego intrygowało w Rzymie? Pewnie nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie w staropolskich quasi-przewodnikach, najstarszych polskich opisach podróży do Rzymu, które dokumentowały obowiązkowe punkty zwiedzania, fakty historyczne wiążące się z poszczególnymi monumentami. Ale wymieńmy dla porządku Jana Ocieskiego Itinerarium podróży do Włoch, księdza Andrzeja Wargockiego Dwie księgi o Rzymie pogańskim, o Rzymie chrześcijańskim, czy też zapiski z rzymskich wojaży królewicza Władysława Wazy, albo na przykład Diariusz podróży po Europie Teodora Bilewicza, Kuba Sobieskiego Peregrynacja po Europie, to są wszystko teksty XVII-wieczne. Niewątpliwie prawdziwe perły inspiracji Rzym rozsypał dopiero przed romantykami, no oczywiście Mickiewiczem, Krasińskim, Słowackim, Norwidem. Potem Roma rozpaliła wyobraźnię pozytywistów, zwłaszcza Konopnickiej czy też Sienkiewicza, wiadomo Quo Vadis, by trwać w fascynacjach bliższych współczesności u Jarosława Iwaszkiewicza na przykład czy Zbigniewa Herberta.
Z biegiem lat Rzym zatem przestał być tylko obowiązkowym przystankiem w Grand Tour, w takiej obowiązkowej podróży modnego młodzieńca, który jest na tyle dobrze sytuowany, że zamierza przewietrzyć się po Europie, i stał się Rzym dla literatów więcej niż miejscem akcji czy dekoracją, bo metaforą świata, centrum historii i ducha. Wróćmy jednak do pytania o powody tej nadzwyczajnej kariery Rzymu. Co widzieli zwiedzający Rzym literaci? Otóż od wieków Rzym postrzegano jako miasto tekst, jako układankę warstw historycznych, z których każda niosła swoją tradycję, kulturę i kontekst. Widać to już nawet w tym podziale tomów przywoływanej, powiedziałabym, monografii księdza Wargockiego o dwóch Rzymach, tym dawniejszym pogańskim i tym nowszym chrześcijańskim. Niekiedy te warstwy Rzymu występują obok siebie, wtedy lektura przebiega bardziej linearnie, a zatem na przykład można przechodzić wzrokiem od świadectw epoki klasycznej, potem na przykład zajrzeć do czasów dekadencji, eklektyzmu, zmierzchu z epoki antycznej, potem zobaczyć, jak chrześcijaństwo opanowało Rzym pogański, wreszcie jak Rzym obronił się, no bo tak należy o tym chyba myśleć, przed północnym stylem gotyckim, no i wreszcie pozwolił owładnąć się całkowicie barokowi. Równie często jednak obserwujemy prawdziwą polifonię głosów. Głosów historii. Ich przepychanie się między sobą i takie współwystępowanie. Jak wówczas, gdy na przykład na fundamentach starożytnej świątyni Wenus i Romy, a zatem symbolicznie bogini miłości i bogini miasta, wczesne średniowiecze postawiło swój znak, przekształcając miejsce pogańskiego sakrum w chrześcijański kościół, Bazylika di Santa Francesca Romana. Ten, kto chciałby potraktować Rzym jak tekst, nie otrzyma wypuszczonej prosto spod prasy nowiuteńkiej książki o czytelnej fabule, ale to raczej będzie taka silva rerum, doprawiony niejednym późniejszym dopiskiem centon, czy może raczej, jak nazywają to zjawisko, nieco nowsze teorie palimpsest, a zatem rękopis, w którym ta sama karta służy nadpisywaniu kolejnych znaków. Gdy jedne z nich się zacierają, zamieniają się w malowniczą ruinę, inne przejmują uwagę i wzrastają w siłę. Jednym te nowe znaki wydają się fascynujące, inni za słowackim. Skłonni byliby raczej zawołać to fragment z wiersza Rzym, dosyć słynny. Rzymie, nie jesteś ty już dawnym Rzymem. I kawałek dalej. I zdjął mnie strach wielki, a ja zostałem w pustyni sam z Rzymem, co już się wali. Wizja upadającego Rzymu, którą Słowacki przejął, może za poetami renesansu, nieprzepadcie kojarzy się nie tylko z samym miastem, ale i z państwem, z imperium, które w czasach swojej świetności obejmowało większą część Europy, szmat Azji i Afryki Północnej. Tak rozumiany Rzym to nazwa instytucja, synonim rzymskiego prawa, systemu militarnego, budownictwa użytkowego, sztuk pięknych, biurokracji, języka, literatury, obyczajów czy nawet mody. Rzym to dyktatura centrum i stopniowe przesiąkanie przejawów kultur lokalnych aż do zatraty rzymskości samego Rzymu. Siłą rzeczy w Rzymie jako mieście znaki dawnej wielkości imperium są najłatwiejsze do odczytania, nawet jeśli przykrywają je warstwy innych, późniejszych zapisków skreślonych ręką innych władców i innych czasów. Choć jak wspomniałam, tradycja podróżowania do Rzymu właściwie przez wieki nie osłabła, to jednak wyrazista zmiana w traktowaniu miasta datuje się mniej więcej na koniec wieku XVIII. Zaś jej źródłem i duchowym ojcem był Johann Wolfgang von Goethe. To on podjął w 1786 roku wędrówkę, którą opisał w szczegółowych dziennych notatkach opublikowanych potem jako Podróż włoska. To taki tekst właściwie fundamentalny, Biblia romantyków i nie tylko. Bo też Goethe siłą swojego autorytetu ustanowił nowy model zwiedzania Rzymu, bazujący na przekonaniu, że prawdziwy człowiek kultury może wykształcić się i uformować tak naprawdę tylko we Włoszech. I że jest, to cytat z Goethego, jeden Rzym na świecie. To Goethe także nazwał Rzym stolicą świata. Miasto dało mu niezrównaną lekcję sztuk pięknych, będących jego zdaniem kluczem do rozwoju intelektualnego, ale i etycznego. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo zdaniem Goethego, obcując z wzniosłością doskonałego piękna rzymskich, greckich posągów i starożytnej sztuki, no jakby w całej rozciągłości, człowiek dopiero wtedy może stać się lepszy, zacząć dążyć sam do doskonałości. Jak pisał, kiedy tak krążę po Rzymie, oglądając najznakomitsze zabytki, ogrom tego miasta mnie uspokaja. Dzisiaj chyba krążąc po Rzymie mamy trochę inne odczucia, ale Goethego uspokajało. W innych miejscach trzeba szukać rzeczy ważnych. Tu przytłaczają nas swym nadmiarem. Rzym jest dla Goethego muzeum pozbawionym ścian i ścianami, z których każda mogłaby być najcenniejszym eksponatem w niejednym muzeum. Goethe widzi też miasto jako labirynt i ów nadpisany rękopis historii umożliwiający jednoczesny kontakt z wieloma
Rzymami, współistniejącymi w jednej przestrzeni fizycznej. Jak przekonywał jeszcze krótki fragment z podróży włoskiej, oto mamy przed sobą byt nieprzerwany od przeszło 2000 lat, przeorany i gruntownie zmieniony przez przemiany czasu, a jednak nadal jest to ta sama ziemia, te same wzgórza, często ta sama kolumna i mur. To poczucie takiego bycia w miejscu, w którym faktycznie ta historia, o której słyszeliśmy, ona właśnie tu się zdarzyła, a nie gdziekolwiek indziej, myślę, jest najbardziej dojmującym doznaniem, doświadczeniem wszystkich tych, którzy podróżowali przez wieki do Rzymu. Czytelnik Rzymu, archeolog rzymskiej wyobraźni, jak widzi swoją rolę Goethe, zaczyna od, i tu będą takie małe cytaty, od tropienia na wpół ukrytych śladów, które pozwolą mu zobaczyć, jak w starym i nowym Rzymie nakładają się na siebie różne epoki. Poczucie ciągłości, jednoczesności, wielkości, różnorodności uobecniające się na każdym kroku historii to tropy, które warto zapamiętać z goetańskiej lektury Rzymu. Prowadzą one bowiem wprost do rozumienia tego miasta przez innego wielkiego poeta, Adama Mickiewicza. A pewne ich echa rezonować będą też u Krasińskiego, nie wspominając, że weszły do kanonu obiegowych sądów na temat Rzymu, jakie formułowano w wieku XIX. Zanim jednak nasi wieszczowie wyruszą nad wody Tybru, iskierki rzucone przez Goethego inspirowały europejskie sławy literackie. I myślę tu zarówno o czwartej księdze Korynny, Madame de Stael, jak i przede wszystkim o nabożeństwie, z jakim do Rzymu pielgrzymowali, by pisać i umierać, wybitni poeci młodego romantycznego już pokolenia jak John Keats czy Percy Bysshe Shelley. Obaj spoczęli na cmentarzu protestanckim, czyniąc ten cmentarz kolejnym znakiem już romantycznym, nowym, na mapie Rzymu jako miasta tekstu. Wyraźnie widać w liście Słowackiego, który w 1836 roku opisywał matce swój spacer po owym cmentarzu, jak melancholijna aura otaczająca białe marmurowe nagrobki działała na wyobraźnię młodego polskiego poety, skłaniając go zresztą do snucia analogii między własnym życiem a losem Keatsa. Nie umarł co prawda w Rzymie Lord Byron, ale pieśń czwartą Wędrówek Childe Harolda poświęcił właśnie temu miastu, stawiając mu jeden z romantycznych pomników literackich. To ważne tropy, pokazują bowiem, jak na kartach literackiego XIX wieku powstawały nowe warstwy, koronkowo dopełniające obrazu pogańskiej i papiesko-barokowej kulturowej tkanki miasta. A zatem to Rzym bardziej niż samozwańczy Paryż był prawdziwą mekką romantycznych poetów i świadomym celem ich podróży. Podczas gdy Paryżowi przypadała prędzej funkcja takiego koniunkturalnego centrum zastępczego, no pamiętajmy chociażby Chopin mieszkał w Paryżu, bo tam było łatwo o pracę, bo miał tam rozległe kontakty, ale nie było to raczej miasto jego fascynacji jakiejś takiej głębokiej, marzenia o tym, żeby właśnie tam mieszkać. Zwłaszcza w świetle świadectw literackich romantyczną geografię wyraźnie trzeba zorientować z Paryża na Rzym właśnie. To przebywając w Rzymie w latach 1829-31 Mickiewicz przeszedł etap przepoczwarzania się, jeśli tak można powiedzieć, do dojrzałej twórczości. Nawet jeśli badacze nie bez przyczyny dowodzą, że zalążki Pana Tadeusza czy trzeciej części Dziadów tkwią tak naprawdę w okresie wcześniejszym, przedrzymskim. Natomiast dzisiaj nie jeden odbiorca kojarzy rzymskie wakacje wieszcza z jego skomplikowanym stosunkiem do powstania listopadowego, a raczej z opóźnioną czy też niezbyt spieszną reakcją na wieść o wybuchu walk. Ale przecież 18 lat później to Rzym stał się sceną, na której Mickiewicza słowo stało się ciałem, to znaczy uformował legion, a legion ten brał udział w walkach o wolność Włoch, czyli zrobił dokładnie to, czego zawsze od niego oczekiwano i co zapowiadał swoją poezją. Z punktu widzenia wędrówek po literackim Rzymie ciekawsze jest jednak nie tyle, co Mickiewicz w tym mieście zrobił, ile jego opinie na temat metropolii, którą wyraźnie przeciwstawiał Paryżowi, stawiając jako wzór prawdziwej wielkości. W dojrzałych już latach pisał do córki Marii, przekonując ją, że to cytat z listu do córki, Francja naśladuje dotąd Rzym pogański, ale mu wyrównać nie może. Widziałaś Paryż i widzisz, jak mały jest przy Rzymie. Jeszcze w czasach wileńskich poeta na tyle poznał język włoski, by douczywszy się go w Odessie zacząć marzyć o Włoszech. Do tego wszystkiego czytywać, tłumaczyć włoskich twórców, oczywiście Dantego, Petrarkę czy rzecz jasna Machiavellego. Wreszcie wyruszył w wymarzoną podróż, podczas której jednak prawdziwie zachwycił go wyłącznie Rzym. Cytat z listu, ze wszystkich miast zagranicznych Rzym jedynie mógłby mnie na zawsze zatrzymać. Taką deklarację składał w 1830 roku. Jak rasowy turysta doznał rzymskiego przesytu, co zrelacjonował w liście do Malewskiego, cytuję,
Gdybyś zebrał wszystkie posągi i gipsy drezdeńskie, weneckie, nawet florenckie, schowałbyś je w kątku Watykanu. Po Rzymie odpadnie na zawsze ochota zbiory posągów i obrazów oglądać, a to, co się z entuzjazmem dawniej widziało, przypomina się z niejakim wstydem. Niczym nieobeznany z kaprysami południowej aury przybysz z krainy północy dziwił się rzymskim słotom, wskutek których, jak pisał w lutym 1830 roku, 2 miesiące siedzę zaszyty w kaftan, szlafrok i płaszcz. Stwierdzał zresztą dalej, że rozdziewa się z tego wszystkiego tylko jak wychodzi na zewnątrz na chwilę. Szczególnie ciekawe w mickiewiczowskim spojrzeniu na Rzym jest poczucie obcowania ze scenerią autentycznych wydarzeń, które poeta zna z najdawniejszych szkolnych lektur. To jak emocjonalna archeologia, odkrywanie miejsc na mapie własnej pamięci kulturowej, teraz wypełniającej się topograficznym konkretem. Liviusz tu na miejscu ma dziwny urok, bo w wieczór można iść oglądać sceny wypadków czytanych z rana, tak pisał do Malewskiego w 29. We wszystkich tych wzmiankach odnajdujemy wyraźne echa Goethego i jego stosunku do Rzymu. Najpełniejszym zwornikiem wzajemnych powiązań obu twórców będzie genialne tłumaczenie lirycznego fragmentu Land wędrówek Wilhelma Meistera, tak zwanej pieśni Mignon, zaczynającej się w oryginale od słów Kęs du das Land, którą po Mickiewiczu doprawdy trudno kojarzyć inaczej niż jako znasz li ten kraj. To wiersz ikona, niosący mnóstwo literackich, muzycznych kontekstów, w tym słynnych pieśni romantycznych od Schuberta po Wolfa, od Moniuszki po Paderewskiego. Nie poświęcony ten wiersz został samemu Rzymowi, a całej Italii, potwierdził rangę literackiego mitu tej krainy i przede wszystkim również jej stolicy. Tymczasem jednak Mickiewicza w Rzymie intelektualnie pociągała głównie historia. Z lubością wertował dzieło Edwarda Gibbona Upadek Imperium Rzymskiego, książkę, która pod koniec XVIII wieku pobudziła zapał do studiowania starożytności i dywagowania o przyczynach ruiny kolosa. Zdaniem Gibbona ten upadek nastąpił wskutek działania kilku sił, głównie barbarzyńskich plemion i chrześcijaństwa, czyli sił powiedzmy zewnętrznych i odśrodkowych, które rozsadziły imperium. Myśl o szczególnym splocie okoliczności, które symbolicznie zakończyły erę starożytną zdobyciem Rzymu przez barbarzyńców w 476 roku, być może Mickiewicza intrygowała, ale to nie on zrobił z niej prawdziwy literacki użytek. Zadanie to przypadło w udziale Zygmuntowi Krasińskiemu, towarzyszowi rzymskich spacerów Mickiewicza, ale i dzielnemu dyskutantowi Słowackiego, którego spotkał no gdzieżby, jeśli nie w Rzymie, w roku 1836 i z którym prowadził długie rozmowy o historii, literaturze, bycie poetą i Bóg wie czym jeszcze. Dla początku odnotujmy, że Roma stała się także sceną znajomości Krasińskiego z Norwidem, którego poznał tam w 1848 roku, a w którego twórczości Włochy i miasto na siedmiu wzgórzach zajmuje nie mniej istotne miejsce niż u pozostałych wymienianych tu poetów. Potwierdza to zresztą tezę, że właśnie Rzym należy silniej identyfikować jako świadomie wybieraną przez poetów stolicę, punkt docelowy ich podróży, źródło inspiracji i przestrzeń niezwykłej sieci relacji. Jednym z ośrodków takiej relacji był właśnie Krasiński. Nieprzypadkowo, skoro to on spośród wszystkich polskich pisarzy odwiedzał Rzym najczęściej i to na przestrzeni wielu lat, od 1830 do 1852 roku. Może też dlatego jego stosunek do Romu jest najbardziej niejednoznaczny i nie chodzi mi tu jedynie o niechęć do współczesnego chaosu, przekupniów, przypadkowych turystów, którzy niszczą antyczne pozostałości uporczywymi próbami wyrycia inskrypcji ze swoim imieniem bądź nazwiskiem. Jest to przypadłość doprawdy znana w XIX wieku doskonale, a uwiecznił ten szczególny obyczaj chociażby Mickiewicz w słynnym wierszu Do mego Cicerona, dedykowanym Henriecie Ankwiczównie. Oto na pomniku jakieś niekształtne, nieznajome imię wędrownik skreślił na znak, że był w Rzymie. Nawet jeśli Mickiewiczowi idzie o coś innego, to my dzisiaj chyba tak automatycznie myślimy o współczesnych aktach wandalizmu, gdzie po prostu podobne inskrypcje się w niewłaściwych miejscach pojawiają. Różny jest stosunek romantycznych poetów do rzymskich ruin. Czasem pełen zachwytu nad ich malowniczością, niekiedy pełen melancholijnego żalu, jak w tym wierszu Rzym, który przed momentem cytowałam autorstwa Słowackiego. Ale to Krasiński wysnuł z myśli o rzymskim gruzowisku nieoczywistą historiozoficzną tezę, że to była kara, która spadła na miasto wieczne, na miasto ucisku, podłości, egoizmu i zbytku, słowem na ten Rzym, co był otchłanią pożerającą wszystkie narodowości świata, to jest z listu do Gaszyńskiego. Upadek Rzymu Imperium uwidaczniający się w losach Rzymu miasta jest dla niego dowodem, że każda wielkość tego świata, każde mocarstwo, nawet najbardziej współczesne, w domyśle Petersburg, Rosja, może się obrócić w perzynę.
W jednym z genewskich fragmentów, a zatem takiej bardzo młodzieńczej prozy, zatytułowanym Adam Szaleniec, Krasiński wkłada w myśli bohatera podmiotu własne refleksje nad Rzymem. Świat starożytny, u stóp mych powalony przed krzyżem drewnianym, milczenie grobów ponad nim, burze naszego stulecia, wspomnienia mej ujarzmionej ojczyzny, wszystko mieszało się w mym mózgu. Pocieszałem się patrząc na Rzym leżący wśród gliny i błota, gdyż w dzieciństwie poprzysiągłem zemstę innemu Rzymowi. I depcąc pierwszy, sądziłem, że kiedyś deptać będę drugi. Z tej właśnie idei wyrósł Irydion. Dramat o Greku w Rzymie, który knuje intrygę zmierzającą do obalenia cesarstwa. I tę samą wizję znajdziemy też w napisanym w 1852 roku wierszu do Elizy. A zatem w owej Romie, która stała się inspiracją dla Żeleńskiego, w której w wersach poeta wołał, cytat, patrz, wkoło ciebie na rzymskiej równinie, co zostało z dumy? Pośród pustyni mętny Tyber płynie wkoło zwalisk Rumy. Rzym nie służy Krasińskiemu do tego, by kontemplować sztukę i szukać wzorów jej doskonałości, tak jakby to czynił Goethe, czy nawet trochę jeszcze Mickiewicz. Krasiński bowiem nie podąża tą goetheańską drogą. W palimpseście rzymskim autor Irydiona napisał nowe wersy. Nad Rzymem Cezarów i papieży ujrzał przestrzeń jeszcze bardziej ponadczasową i uniwersalną. Przestrzeń żywego doświadczania historii i to także tej najbardziej współczesnej. W obu swoich genialnych dramatach, bo oczywiście to też dotyczy Nieboskiej Komedii, Krasiński starał się, by tak rzec, ująć historię samą w sobie, dotknąć sedna historii. Nieprzypadkowo więc akcję Irydiona osadził w Rzymie, bo tylko tam te rozważania było o co oprzeć. Tylko Rzym dawał stosowne dekoracje jego refleksji o rozwoju świata i miejscu Polski w takiej skomplikowanej historycznej strukturze. Zrodzony ze studiów historycznych, Irydion rekonstruował ówczesne przekonania o źródłach imperium, o źródłach upadku imperium, czyli słabnącej władzy centralnej, chaosie religijnym. Przede wszystkim jednak, zdaniem Krasińskiego, Rzym Cezarów podupadał z powodu własnej zachłanności, która kiedyś odebrała wolność Grecji. Teraz zaś otworzyła szeroko drzwi napływowi barbarzyńskich wojowników z najdalszych regionów imperium. Co więcej, mimo swojego synkretyzmu religijnego, godzącego kulty bóstw pogańskich z różnych panteonów, zakazano kultu chrześcijanom, bo jesteśmy w epoce Heliogabala, jeszcze prawda, przed edyktami dozwalającymi chrześcijanom na sprawowanie kultu religijnego. I te prześladowania zmusiły ich do ukrywania się i przyjęcia konspiracyjnych strategii. W ten sposób uruchomiona została kolejna wielka siła odśrodkowa, która wkrótce rozsadzi rzymski monolit. Krasińskiego zresztą wyraźnie fascynuje ta epoka rzymskiej dekadencji, czasy zbliżającego się upadku, który jest niemal już wyczuwalny w powietrzu. Dla wszystkich, poza aktorami tej wielkiej historycznej sceny. Początek dramatu brzmi, myślę, że to znany cytat, już się ma pod koniec starożytnemu światu, wszystko co w nim żyło psuje się, rozprzęga i szaleje, bogi i ludzie szaleją. Tytułowy bohater Irydion, urodzony i wychowany na syna zemsty za wolność Grecji, knuje plan doskonały. Podstępem zjednuje sobie cesarza. Cieszy się poważaniem wśród licznych w Rzymie żołnierzy z plemion germańskich. Wreszcie wciąga też w swoją grę chrześcijan, przystępując do ich grona, no tak raczej pozornie, i przekonując młodszych zapaleńców, że wiary należy bronić czynem. Wystarczy wzniecić iskry, by Rzym stanął w płomieniach. Po chwili chaosu jednak iskra zagasa, a Romę, imperium, udaje się jeszcze na krótki czas uratować. Jest bowiem w tej historii Krasińskiego jeszcze jeden pierwiastek i jedna warstwa, której żadna historiotwórcza działalność człowieka ominąć lub zastąpić nie zdoła. To metafizyka odwiecznej walki dobra ze złem. To postać szatana, który jest postacią krążącą wokół głównego bohatera i uosabia całe zło historii, jest realnym wcieleniem zła, rozgrywającym swoje wojny z Bogiem. W poetyckim dokończeniu dramatu Irydion zostaje po wiekach obudzony ze snu, by przeżyć chwilę triumfu na widok rzymskich ruin. Jego doświadczenie jest spojrzeniem pielgrzyma z wiersza Rzym Słowackiego. Nie może znaleźć Rzymu w Rzymie. Widzi same tylko ruiny. Ale nie zostaje przebudzony do tego, żeby przeżyć chwilę triumfu. Zostaje przebudzony do tego, by zostać posłanym na północ do Ziemi Krzyżów i tam przeżyć raz jeszcze historię swojej pierwszej ojczyzny Grecji, a zatem utratę wolności, a zatem śmierć narodu
i doczekać do momentu, kiedy zostanie ów naród zbawiony. Tym razem już będzie musiał po prostu nie przyspieszać historii fałszywymi środkami, ale raz jeszcze to wszystko przeżyć. Oczywiście to jest tylko w takim profetycznym dopowiedzeniu, w dokończeniu dramatu opowiedziane. Już tego drugiego aktu nie zobaczymy. Wydaje mi się, że najciekawszym elementem w widzeniu Rzymu przez Krasińskiego jest to, że postrzega go nie tyle jako rozległą panoramę, ile raczej jako takie miasto głębi. Stara się dociec tego, co dzieje się na różnych poziomach tej przestrzeni. Rzym dla Krasińskiego staje się takim axis mundi, takim słupem, centralnym punktem świata. Takim miejscem, w którym równolegle płynie czas historyczny i trwa czas sakralny, w którym przejawiają się jednocześnie kultury całego znanego mu świata, historie starożytne i współczesne. Tylko w Rzymie przeszłe wydarzenia prorokują przyszłość, a ruiny południa stanowią naukę dla człowieka północy. Ten przypadek Krasińskiego pozwala nam się przyjrzeć temu, jak z przestrzeni realnej Rzym się stał raczej miejscem wyobrażonym. Jak pomimo naprawdę dużej dbałości o szczegół historyczny, ten dramat jest dość solidnie napisany, pomimo pewnych wątpliwości historycznych. Dramat obrazł w metafory i stał się znakiem innych czasów i innych miast. Taka rola została przypisana Rzymowi. Przy tym jednocześnie Rzym wciąż jest miastem idealnym, miastem fatalnym, rozpoznawalną scenografią, o której każdy w XIX wieku miał pewne wyobrażenia. Tylekroć powracające w twórczości Krasińskiego refleksje nad Rzymem ruiną i jego związkiem z Polską być może są właśnie tym filtrem, który zachęcił Żeleńskiego do scalenia w fantazji tego literackiego kontekstu z motywami żałobnego w tonie Chopinowskiego preludium c-moll. Jedno jest pewne. Kompozycja ta pozostaje dowodem popularności skojarzenia Krasińskiego jako poety Rzymu i roli Rzymu jako jednak poetyckiej stolicy świata, na pewno w XIX wieku, nie wiem czy jeszcze współcześnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Małgorzata Sokalska, Uniwersytet Jagielloński, Rzym literacki, Rzym romantyczny, Rzym Krasińskiego. No a za chwilę próba przeniesienia przynajmniej części tych wrażeń właśnie na muzykę. Zapraszam Państwa na pierwszą część recitalu pierwszego koncertu, który inauguruje dzisiaj trzeci festiwal Polskiego Radia Chopin wokół Chopina, Paderewskiego i Żeleńskiego. Bożena Bujnicka, sopran i pianista Marek Schlezer. Ponieważ Chopin i jego muzyka w Antoninie to temat jest oczywisty zupełnie, więc warto może podkreślić, proszę Państwa, że te dwa następne nazwiska kompozytorów w tej idei tegorocznego festiwalu są ważne chociażby z powodu przypadających w tym roku okrągłych rocznic, setnej rocznicy śmierci Władysława Żeleńskiego i 80. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. A w programie pierwszej części koncertu najpierw pieśni Fryderyka Chopina, Życzenie, op. 74, numer 1 do słów Stefana Witwickiego, Dwojaki koniec, to jest 11. pieśń w opusie 74, słowa Bohdana Zaleskiego, Smutna rzeka, znowu Stefan Witwicki i właśnie Z gór, gdzie dźwigali, 9. pieśń w opusie 74 do słów Zygmunta Krasińskiego, ten niezwykły rapsod, trzeba powiedzieć, chopinowski. Następnie zabrzmi Fantazja F-moll, op. 49 i parafraza na dwa tematy z Chopina Władysława Żeleńskiego, na dwa tematy z Chopina, czyli Preludium C-dur i Andante z Fantazyi na tle poematu Zygmunta Krasińskiego Roma, op. 65. To utwór bardzo rzadko wykonywany, utwór od kilkudziesięciu lat prawie nieobecny w repertuarach pianistycznych, dotąd chyba nigdy nie nagrana kompozycja Żeleńskiego Roma, napisana na setną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, to było w roku 1910, a właśnie inspirowana poezją Zygmunta Krasińskiego. No i dwie pieśni jeszcze Władysława Żeleńskiego domkną pierwszą część tego dzisiejszego koncertu. Pieśń Jaruchy do słów Józefa Ignacego Kraszewskiego i Sen nocy letniej, słowa Mirona, czyli Aleksandra Miszo. Bożena Bujnicka, sopran i Marek Schlezer. Zapraszamy. Thank you.
Ale
Do godów.
kilka dość smutnych pieśni. Jako taki promyczek tuż przed przerwą chcieliśmy wykonać Sen nocy letniej. Co prawda słońce jeszcze nie zaszło, ale myślę, że bo będę śpiewać o tym goń sny, złote goń, goń sny, że możemy te sny gonić nie tylko w nocy, ale za dnia, każdego dnia. Bożena Bojnicka, sopran, i Marek Szlezar, pianista. O snach i gonieniu tych snów w pieśni do słów Mirona, Aleksandra Miszo, Władysława Żeleńskiego była teraz mowa. To jakie sny państwo gonili przez cały czas pandemii? Czy to był ten sen, żeby wrócić do normalności i do koncertów? Bożena Bojnicka. Tak, właściwie muszę powiedzieć, że to jest jednak niezwykłe móc być z powrotem z państwem, bo jakby no, lubię śpiewać, nie ukrywam, ale śpiewanie dla samej siebie nie jest tak satysfakcjonujące, jak dzielenie się tym, jak nasza wspólna, jak energia, bo ona jest nie tylko energią, którą ja staram się dzielić, ale również energią państwa, którą państwo dzielą się z nami, wykonawcami, i my się nawzajem po prostu nakręcamy i dzięki temu możemy spełniać właśnie te nasze pandemiczne jeszcze bardziej marzenia. Technologia powodowała dystans, jeśli można było taką aktywność jakąś sobie wymyślić w czasie pandemii zamiast koncertów i żywego kontaktu ze słuchaczami? No z pewnością, na pewno brakowało nam, znaczy ja mówię też ze swojej strony, powiedzę ze swojej, reakcji. Mhm. Dlatego, że to jest tak samo jak kupimy płytę i możemy się nią zachwycać cały czas, ale ten wykonawca nie wie, czy my się nią zachwycamy, czy nie, bo może nam się nie podobać. Możemy mu na portalu społecznościowym teraz chociażby napisać. Tak. Ja mówię, chociaż tak, nie podobało mi się. Już jest jakaś reakcja, jest jakaś energia. Marek Szlezar. To się zgadza. Przede wszystkim właśnie brak reakcji jest taki trochę straszny przy koncertach online, bo my jesteśmy jednak przyzwyczajeni do tego i właściwie w pandemii się zorientowaliśmy bardziej niż kiedykolwiek do kontaktu i reakcji na publiczność. Zawsze, jeśli wychodzi się na scenę, to wychodzi się na scenę dla danej publiczności, gra się dla danych osób, a w koncercie online da się jednak abstrakcyjnie. I to nie jest tak, że te koncerty online nie przynoszą żadnej satysfakcji, bo jednak jakaś satysfakcja artystyczna dla nas samych też z nich jest, ale to jest
takie trochę jak lekcja pływania na sucho. To jest jakby niedokładnie to, o co chodzi. I tak naprawdę jest dla nas bardzo wzruszające, że możemy tutaj być i możemy tutaj być z Państwem na żywo. Naprawdę jest to dla nas bardzo, bardzo też ważne po takiej przerwie. Chciałabym tylko jedną rzecz dodać, że właściwie ja myślę, że jednak mimo wszystko ta pandemia popchnęła nas do tego, żeby próbować inaczej. I mam wrażenie, że na przykład o ten koncert, czyli mamy publiczność, ale możemy dzielić się z nim szerzej, czyli otworzyliśmy się na filmowanie, bo jakby radio było zawsze otwarte na to, żeby szerzej... Dźwiękiem emitować. Ale że możemy... I ja właściwie jestem spragniona też tych detali w śledzeniu śpiewaków i bardzo sobie też chwaliłam różne transmisje za to, że mogłam naprawdę zobaczyć ich bardzo blisko. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu też trochę inna jakość i wyzwanie, które też wniosło dużo, myślę, dla nas. Tak, bo z jednej strony myśmy się oddalili trochę od publiczności, ale sami zbliżyliśmy się do niektórych wykonawców bardzo mocno. Ja zauważyłem to w pandemii, że też osoby, które dla mnie samego były gdzieś w takiej sferze niedostępności, nagle się w tej pandemii pojawiły bardzo blisko. I to było, mi się wydaje, taką dobrą stroną też to, co Bożena mówi, że taka możliwość obcowania ze sztuką w jakimś detalu, w takim zbliżeniu, ona na pewno bardzo dużo dała i bardzo dużo w jakimś sensie też nam jako muzykom zmieniła, powiedziałbym, sposób postrzegania pewnych rzeczy. A było więcej czasu na właśnie na pewne studiowanie albo podsłuchiwanie czy podglądanie innych, nawet konkurencji, a nie tylko tych, którzy są z nami od wielu lat. Tak się przekładał ten czas pandemii i dystansu społecznego? Bożena Bujnicka. Ja właściwie muszę się przyznać, że bardzo się wtopiłam, znaczy przeżyłam pandemię jakby dwa razy, zupełnie inaczej, bo jakby z jednej strony oczywiście kalendarz, który całe szczęście już miałam tak ładnie wypełniony, już mówię, pracowałam na to przez te ostatnie lata, mówię, juhu, będzie debiut Tatiany we Francji, będzie, dzieje się po prostu, wow. I to wszystko odwołane i po prostu jakby za każdym razem to odwoływania na nowo, to takie... Już właściwie na początku nas to bolało, a potem zauważyłam, że zaczynamy się do tego przyzwyczajać, że coś będzie odwołane, żebyśmy się już w ogóle nie nastawiali, że się nawet wydarzy. Więc to był dla mnie taka era smutku. A druga era się zaczęła, kiedy zaczęłam współpracować z NFM-em. No właściwie zostałam tam koordynatorem wideo i mam wrażenie, że mogłam uzupełnić sobie pewne, znaczy mogłam też i im pomóc w realizacji wideo i dla mnie znowu być w naszej świątyni dźwięku i być w trakcie prób i tak dalej, jakby przestałam czuć tę pandemię tak mocno, więc muszę powiedzieć, że tak z dwóch różnych stron poznałam i cieszę się bardzo za ten proces. Drugim nurtem pani działalności artystycznej jest właśnie reżyserowanie i także zajmowanie się technologią wideo w reżyserii, mapping 3D tak zwany i te wszystkie takie trochę może niebezpiecznie brzmiące albo przestraszające w samym nazewnictwie nowe technologie oczywiście operowania obrazem i tworzenia sztuki. To taki zupełnie oddzielny nurt uzupełniający śpiew, czy gdzieś to tam się zazębia wszystko? Właściwie bardzo mi się to zazębia. Oczywiście zauważyłam, że nawet inaczej się ubieram, inaczej chodzę, jak jestem śpiewaczką albo reżyserem. Faktycznie albo jestem taka bardzo co do minuty i z zegarkiem w ręku i po prostu pach, pach, pach i jakby też skupienie na grupie, na zespole, na tym, że działamy wspólnie i czy wszystko jest załatwione, ogarnięte. A śpiewanie jednak to jest troszkę bardziej skupienie się na sobie, bo muszę skupić się na swoim organizmie, na przygotowaniu, na głosie, na tym, co głos ma swoje jakieś tam chimery, bo to ja mogę nie być wcale divą, ale głos sobie divą bywa. Więc jeżeli chodzi o uzupełnianie nawzajem tego śpiewania reżyserii, szalenie mi to pomaga, bo wiem, co jest przeszkodą realnie dla jakiegoś śpiewaka w reżyserii, a co on może zrobić. I właściwie też mam teraz też większą odwagę, żeby reżyserować sama siebie, że mam większą taką otwartość do dodawania jakichś propozycji, a co wy na to, a może tak, i właściwie
Dzięki temu też dobrze mi się współpracuje z innymi. Powiedziała Pani bardzo ciekawą sprawę. Głos jest diwą, ma swoje chimery, ma swoje narowy, ma swoje przyzwyczajenia i dyktuje. A czy w kontekście repertuaru, który się wykonuje, to ma znaczenie? Na przykład właśnie a propos nastroju pieśni Fryderyka Chopina versus ta ostatnia, senna, celetniej, lekka pieśń Mirona Władysława Żeleńskiego, z muzyką Władysława Żeleńskiego. Czy to nastraja w taki sposób, że na przykład w Antoninie śpiewanie pieśni Chopina to jest coś zupełnie wyjątkowego i tylko to można osiągnąć tutaj, takie, a nie inne wrażenia czy nastroje, a gdzie indziej nie? Mi się wydaje, że jednak każde miejsce jest troszkę wyjątkowe. Znaczy nie jest do porównania. My właściwie też mamy pierwszą możliwość współpracować razem i myślę, że znaczy ja jestem bardzo ci wdzięczna też i właściwie mam wrażenie, że właściwie przy tych smutnych pieśniach my sobie też sporo pożartowaliśmy. A to dobór, takie poważne. No bardzo poważne, dlatego jakby nie chcemy zapomnieć też o tym, co żywe w nas. A no nie ukrywam, no jestem sopranem lirycznym, często płaczę i faktycznie jakoś mam takie wrażenie dużej prawdy, jak, że mogę się dzielić jakąś prawdą poprzez te pieśni, więc bardzo się cieszę, że mogę. Ten wzdychający Chopin, taki poważny, skupiony na tych sprawach takich no ponadczasowych, bliski jest pani, tak? Jakby, nie wiem, w tej smutnej rzece, choćbym nie wiem ile razy to śpiewała, zawsze się wzruszam, zawsze. Mam tyle w sobie też takiego współczucia dla, no przepraszam, teraz jakby troszkę nam zdejmę ten dobry humor, ale już pan zaczął o tych smutnych pieśniach, no ale naprawdę ten to obraz nie ja, to tej... Chopin. A no Chopin, ale ten obraz matki płaczącej nad rzeką, wylewającej łzy, bo się tymi łzami podzieliła z tą rzeką, dlatego ta rzeka o tym opowiada, matki, która pochowała sama 7 dzieci, no dla mnie to jest po prostu, ja już mam gęsią skórkę na samą po prostu myśl i nie przestaje, jakby to jest za każdym razem inne, żywe, nowe, więc te wrażenia też są nie do porównania. Znaczy, że nie jest to martwa sztuka, tak to chyba trzeba odczytywać. Panie Marku, wasza współpraca dość ja debiutancka. Pójdę. Dlaczego? Jeszcze, jeszcze nie kończymy. Przede wszystkim dla mnie jest zawsze, mówię zupełnie szczerze, wielką frajdą wykonywanie pieśni. Ja tego nie robię dosyć często w sumie. Miałem taki okres, że jakby więcej wykonywałem właśnie tego typu repertuaru, ale ostatnio robię to dość sporadycznie. Jest to wielka zawsze frajda, to jest pierwsza sprawa. Bo druga rzecz, że Bożena jest tak kreatywna w tym, co robi. I to jest fajne, bo z jednej strony właśnie stanowi dla pewien rodzaj wyzwania dla mnie, ale z drugiej strony właśnie to wszystko, co robi, jest logiczne emocjonalnie, jest logiczne formalnie, więc przepraszam, to tak komplementuję tutaj koleżankę przed ludźmi. Nie, ale mówię zupełnie szczerze, a przynajmniej się staram. Uśmiecham się, bo ciągle to jest jakby, mówię, kurczę, no mam tak fantastycznego pianista, aż co ja mogę przyjść, a ja tup, słuchaj, a moglibyśmy jeszcze w tym takcie, może to diminuentko tutaj jeszcze, a tutaj jeszcze oddech, wiesz, i to jest super. Ale mówi to takim głosem, słyszycie państwo, no jak można odmówić, no jak przychodzi i prosi, żeby, no przecież naprawdę. Znaczy, że będzie dalszy ciąg tej współpracy? No, mam nadzieję. Tak. Państwo słyszeli, bierzemy Państwa na świadków. Damy Bożenie Bujnickiej i Markowi Szlezerowi przez chwilę odpocząć, bo dużo siły i energii włożyli w wykonanie tego repertuaru w pierwszej części dzisiejszego wieczoru, a czeka nas jeszcze druga część tego programu dzisiaj zaprogramowanego, ułożonego do Waszego wspólnego koncertu, więc bardzo Wam na moment dziękuję. Możecie się udać na zaplecze, tam odetchnąć parę razy głębiej i za parę minut do nas wróćcie. Ja chciałem tutaj do tego mojego miejsca, stolika zaprosić profesora Krzysztofa Mejera. Dzisiaj prawykonanie za parę minut, proszę Państwa, nowego dzieła, którego właściwie nikt z nas jeszcze nie słyszał, poza tymi najbardziej wtajemniczonymi, nowej kompozycji Krzysztofa Mejera, właśnie zamówionej przez Polskie Radio Chopin do takiej antologii dzieł fantazji. Właściwie, panie profesorze, bardzo proszę do mnie. Zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Możemy już się przywitać w sposób cywilizowany. Może być ten mikrofon, oczywiście. To będzie tom trzeci po arabeskach Pawła Mykietyna i Sturm und Frieden Aleksandra Nowaka, planowanej i tworzącej się takiej biblioteki Polskiego Radia Chopin, Fantazja op. 136. Jeżeli fantazja, a mieliśmy w pierwszej części fantazję F-moll op. 49 Fryderyka Chopina, no to nie mogę nie zapytać, czy jest tam u pana odniesienie do dzieła Fryderyka Chopina. I oczywiście, że jest odniesienie, ale to jest... Czy słychać? Słychać. Tak. Oczywiście, że jest odniesienie, ale to jest, bym powiedział, takie ogólne odniesienie. Tam nie ma, ani cytatów, tam nie ma żadnych aluzji do Chopina, natomiast jest pewna forma taka właśnie fantazji, która jest trochę formą swobodną, trochę improwizacyjną. Są pewne tematy, które wracają, które się pojawiają, inne znowu jeden tylko raz, ale są, wydaje mi się, bardziej charakterystyczne. Także to jest taka forma fantazji. Nigdy wcześniej nie pisałem fantazji. Czy to jest pierwsza fantazja w ogóle? Tak, pana? Tak. Ale czy jeżeli bierzemy na warsztat, że tak powiem, formę fantazji, która z definicji jest fantazyjna, fantastyczna i nic nie ogranicza kompozytora, to czy kompozytor sam sobie stawia jakieś ograniczenia w te bariery, w których może się poruszać, a nie spowodować, że dzieło nie będzie miało formy. Że cieknie jak woda w nieskończoność. Nie, oczywiście. Każda praca kompozytora polega na ograniczeniach i na wyborze, na szukaniu porządku, na szukaniu jakichś praw, które będą rządziły się budową, dramaturgią utworu muzycznego. I to jest, wydaje mi się, bardzo istotne przy pracy każdego, kto zajmuje się komponowaniem. Także pod tym względem jest to rzecz ściśle napisana, ale te porządki, że tak powiem, one nie są na tyle ciekawe, żeby miały tutaj Państwu na ten temat opowiadać. Natomiast one są i ja mam nadzieję, że ktoś, kto dużo w życiu słuchał muzyki, też nowej muzyki, te porządki chociażby intuicyjnie, ale jednak wykryje. Pytam o to nie bez kozery, dlatego że przeczytałem ostatnio pana artykuł w Ruchu Muzycznym o awangardzie, który dość, no, muszę powiedzieć, wstrząsnął moimi podstawami rozumienia awangardy i tego, jak ona jest usytuowana w naszej kulturze właściwie XXI wieku, ale to było odniesienie do awangardy dwudziestowiecznej. Pan dość ostro się z nią rozprawił. Nie, chyba nie. Tak to odebrałem. Nie, ja po prostu troszkę wydzieliłem jako jeden z elementów panoramy sztuki XX wieku, w tym i muzyki naturalnie. No była awangarda, ona była bardzo ważna. Ona się zresztą pojawiła dwukrotnie w XX wieku, bo po raz pierwszy w latach 10., a po raz drugi już po II wojnie światowej. I to był niewątpliwie element bardzo ważny, ale nie był taki, jak chcieli tego awangardziści, jak chciała tego moda w okresie pierwszych warszawskich jesieni, że to jest jedyny właściwy wybór, jedyna właściwa droga, jaką muzyka się powinna rozwijać. Pytam o to w kontekście takim, ponieważ tam przewinął się przynajmniej taki jeden z wątków tego artykułu, że awangarda została sztucznie podtrzymywana jakby przez tych, którzy finansują kulturę. I tutaj pan stawia znak zapytania nad tym, czy to powinno być tak, czy nie powinno być tego. Bo czasami te propozycje awangardowe, no, były mocno dyskusyjne, przynajmniej te, które pan przytaczał. Znaczy ja tutaj widzę pewien paradoks. To warto może o tym powiedzieć. Awangarda oczywiście była finansowana z pieniędzy państwowych, możemy powiedzieć z pieniędzy podatników. Ona miała znaczenie polityczne również na Zachodzie, bo miała pokazać, że tam sztuka jest wolna w przeciwieństwie do zniewolonej sztuki za żelazną kurtyną. Za żelazną kurtyną. Ta awangarda zachodnia uważała, że my teraz odchodzimy od tej burżuazyjnej postawy, burżuazyjnego systemu obchodzenia się ze sztuką, ale właśnie od tych burżuazyjnych systemów potrzebowała pieniędzy
i dzięki nim mogła właściwie funkcjonować, więc to był taki trochę paradoks. Mnie się ty nie podobasz, ale dawaj pieniądze i ja będę tutaj prowadził moją rewolucję. No więc to było takie ale trochę... Ale zostaw mi tak wszystko, że mogę zrobić co chcę i w ogóle nie rozliczaj mnie z niczego. To jeszcze, doszło tak? Do najbardziej absurdalnych sytuacji, ale ja bym się nie obawiał, że one jakoś zmieniły rozwój samej muzyki, bo przecież muzyka ma bardzo różne oblicza, nawet ta klasyczna, współczesna klasyczna, czego nawet, o czym możemy się łatwo przekonać, nawet obserwując to, co się dzieje w Polsce. I bardzo dobrze, że nie mamy już tego terroru, że musimy tworzyć wyłącznie, wydobując jakieś dźwięki dotąd nieznane, niespotykane, często bardzo interesujące. Ale że właśnie niektórzy nawiązują do przeszłości, niektórzy związali się z muzyką religijną, prawda, to u Góreckiego czy u Pendereckiego to już się pojawiło. Jest tyle obliczy awangardii, ile jest obliczy bardzo utalentowanych kompozytorów. Ubiegł mnie pan, dlatego że chciałem pana zapytać, czy polski kompozytor jest kompozytorem uwikłanym w przeszłość i musi się odnosić, a to do Chopina, a to do pieśni narodowych, a to do historii, prowadzić nieustanny dyskurs z tym, co było. Znaczy uważam, że nikt nie jest zmuszony do czegoś się odnosić. Jeżeli się odnosi, to jest jego wybór, to jest jego spojrzenie na aktualny stan jego własnej twórczości. Jeżeli potrzebuje nawiązania do Chopina, do Beethovena, do Bacha, obojętne do kogo, to jest jego wybór, ale nie ma przymusu. Przymus był w okresie pierwszych warszawskich jesieni, że musimy pisać awangardowo, tak żeby to się nie podobało szerokiej publiczności. Zresztą się podobało. Więc nie ma czegoś takiego, że co byśmy nazwali musem, koniecznością, narzucaniem. My naprawdę jesteśmy wolni w naszych wyborach. Czy nie napisałby pan po raz drugi Symfonii Polskiej? Ja jestem kompozytorem polskim i w gruncie rzeczy wszystko, co piszę, jest muzyką polską. Wtedy napisanie Symfonii Polskiej wynikało z faktu, rok, tak? że był narzucony nam stan wojenny. Ja napisałem utwór, w którym cytowałem pewne pieśni, które w okresie zaborów były pieśniami wolnościowymi i wydawało mi się, że one zyskały po raz drugi aktualność i dlatego je zacytowałem. To była muzyka, która powstała wówczas, wtedy mówiłem tu i teraz, wówczas, prawda? Bo to była moja reakcja na to, co zdarzyło się w Polsce. Dlatego zresztą ta symfonia nie była od razu tak w Polsce wykonana, ona miała na Zachodzie premierę. Ale dzisiaj, gdybym napisał symfonię, napisałem taką symfonię, owszem, Wiary i Nadziei, nazywa się do tekstów psalmów Dawida. No ale to już jest nie muzyka fortepianowa, więc możemy na ten temat kiedy indziej porozmawiać. Dobrze, oczywiście. Ale też jest bardzo aktualna i jest reakcją na to, co się obecnie dzieje. Krzysztof Meyer, autor Fantazji, która za chwilę zabrzmi. Inaczej się pisze muzykę fortepianową, a symfoniczną. Jeszcze żebyśmy wrócili na ten nurt, grunt króla instrumentów, który tak właściwie... Inaczej w tym sensie, że to jest inny instrument i inne możliwości barwowe. Tak. A z drugiej strony jest to samo, jeżeli się pisze na orkiestrze czy fortepian, biorąc pod uwagę indywidualny styl, czy indywidualne środki, czy indywidualne, nazwijmy to skromnie, przyzwyczajenia. No każdy ma jakieś ulubione środki wypowiedzi i obojętne, czy to jest muzyka fortepianowa, czy skrzypcowa, czy orkiestrowa, czy churalna, to te środki się powtarzają. To jest, wydaje mi się, zupełnie naturalne. Ja pisałem bardzo dużo w życiu na fortepian, dlatego że sam dużo grywałem i pierwsze swoje utwory sam prawykonywałem. Muszę dodać, że trochę tak czuję tu pewną niesprawiedliwość, że z nami nie siedzi pan Marek Szlezer, który jakoś tak niezwykle życzliwie odniósł się już dawno do mojej muzyki fortepianowej i postanowił nagrać wszystkie moje utwory, których jest no kilkanaście, na płyty. Są trzy kompakty, w sumie 4,5 godziny muzyki,
co on zrobił, czego dokonał i czemu jestem bardzo wdzięczny. Marek Szlezer zaraz powróci do nas, ale właśnie tak. Potrzebuje trochę zregenerować swoje siły po muzyce Żeleńskiego i Fryderyka Chopina. Właśnie na początek Fantazja op. 136 Krzysztofa Mejera. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i zapraszam Państwa do słuchania prawykonania tego dzieła, które zagra w tym momencie Marek Szlezer na pierwszym inauguracyjnym koncercie trzeciego festiwalu Polskiego Radia Chopin w Antoninie w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów. Panie Marku, bardzo proszę na estradę. Thank you.
To było prawykonanie Fantazji op. 136 Krzysztofa Mejera. Grał Marek Szlezer. Ten utwór powstał na zamówienie Polskiego Radia Chopin do antologii Polskiego Radia Chopin, biblioteki Polskiego Radia Chopin. Trzeci tom tej antologii po dziełach Pawła Mykietyna i Aleksandra Nowaka. Państwo byli świadkami i radiosłuchacze byli świadkami pierwszego wykonania dzieła Krzysztofa Mejera Fantazji op. 136. A teraz ostatni zrąb programowy dzisiejszego koncertu, który inauguruje trzeci festiwal Polskiego Radia Chopin tutaj w Antoninie, to będą pieśni Mieczysława Karłowicza, Ignacego Jana Paderewskiego i Karola Szymanowskiego. Najpierw pieśni Karłowicza, Zasmuconej, op. 1, numer 1 do słów Kazimierza Glińskiego, Z nową wiosną do poezji Czesława Jankowskiego, Pod jaworem, to słowa ludowe, Z erotyków, op. 3, numer 2, słowa Józefa Waśniewskiego, Mów do mnie jeszcze, op. 3, numer 1, słowa Kazimierza Przerwy Tettmajera. Dwie pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Gdy ostatnia róża zwiędła, op. 7, numer 1, do słów Adama Asnyka i Dom La Foche, op. 22, to pieśni do słów Katil Mendeza i jeszcze dwie z pieśni Kurpiowskich Karola Szymanowskiego. Lecioły z Urazie, op. 58, numer 1 i Uwo z Mamo, trzecia w tym opusie. Bożena Bujnicka, sopran i Marek Szlezer, fortepian. Yeah.
Oh,
Jak najprędzej świeżą nitkę wziął.
Bożena Bojnicka, sopran, i Marek Szlezer, pianista. Pieśniami Karola Szymanowskiego zamykał się oficjalny program pierwszego koncertu trzeciego festiwalu Polskiego Radia Chopin w Antoninie. Uwo z mamo, leciały z urazie. To były dwie pieśni kurpioskie z 12 z opusu 58 Karola Szymanowskiego. Wcześniej dwie pieśni Ignacego Jana Paderewskiego, Gdy ostatnia róża zwiędła i Dans la forêt. Mieczysława Karłowicza, Zasmuconej, Z nową wiosną, Pod jaworem, Z erotyków i Mów do mnie jeszcze. No a na początku drugiej części prawykonanie Fantazji opus 136 na fortepian Krzysztofa Mejera, Zamówienie Polskiego Radia Chopin. To dzieło powstało właśnie na tę specjalną okazję. Dzisiaj dziękujemy Państwu już za wspólnie spędzony czas tutaj w Antoninie. Jutro spotkamy się w Pałacu Książąt Radziwiłłów o 19.30. Godzinę później zapraszamy. Tę transmisję zrealizowali Zbigniew Kusiak, reżyseria dźwięku, współpraca Janusz Graczyk i Damian Karpierz. W imieniu wszystkich dziękuję. Marcin Majchrowski, do usłyszenia i do zobaczenia jutro.